Trener Leszek Krawicki, trener reprezentacji Polski. Panie trenerze, znajdujemy się na treningu ale młodzieżowej kadry. Czy właśnie z tej grupy kilka zawodniczek ma szansę w najbliższym czasie doszlusować do seniorek? No naturalnie, to jest chyba taka naturalna kolej rzeczy, że reprezentantki młodzieżowej drużyny no muszą myśleć o swojej sportowej przyszłości, my oczywiście szukając następczyń tych, które w przyszłości pierwszą reprezentację opuszczą, koncentrujemy swoją uwagę na reprezentacji młodzieżowej. Właśnie, a czy możemy już wymienić, które zawodniczki, czy jeszcze, żeby je nie zniechęcać, czy bardziej w sensie, żeby nie spoczęły na laurach, żeby nie, jeszcze nie będziemy wymieniali, które mają ten najbliższy czas, szansę połączenia się z tą kadrą seniorską? Nie, naturalnie jest za wcześnie, żeby wymieniać, czy podawać konkretne nazwiska, ale jedna czy druga znajduje się już nawet w szerokiej kadrze, która została zgłoszona do kolejnych spotkań eliminacyjnych. Generalnie rzecz biorąc, jest to zawsze jakaś długa droga, ale uważam, że rozsądna i dlatego jestem tu, żeby przyglądać się tej pracy. Finały Mistrzostw Świata seniorek już za nami, to już w Niemczech ten grudzień już jakby kurz opadł, jeśli chodzi o naszą grę, ale przed nami kwalifikacje do Mistrzostw Europy, czyli do kolejnej ważnej imprezy. Szykują się w marcu, czyli już za 2 miesiące, 2 mecze z Czarnogórą, pierwszy w Gdyni. I właśnie jak ten czas tych dwóch miesięcy nasze zawodniczki spożytkują? Spotkamy się po raz pierwszy po Mistrzostwach Świata na krótkim zgrupowaniu też w Pruszkowie w lutym, a później już w marcu 14, czyli mniej więcej na tydzień przed pierwszym spotkaniem z Czarnogórą, rozpoczniemy zgrupowanie w Cetniewie. Pierwsze spotkanie z Czarnogórą odbędzie się w Gdyni, także w pobliżu naszego miejsca zgrupowania, po to, by 24 zagrać po raz drugi z Czarnogórą na ich terenie. I właśnie Czarnogóra w sumie bardzo dobrze, można powiedzieć, wypadła w Mistrzostwach Świata, które przed chwilą wspomnieliśmy. Jaki to jest zespół i też jak pokonać, żeby to Polska nawet wygrała grupę? No to przede wszystkim bardzo doświadczony zespół. One przystąpiły do eliminacji, do pierwszych spotkań eliminacyjnych w nieco innym składzie. Natomiast po zmianie trenera, która w tym okresie nastąpiła, powróciły do reprezentacji bardzo doświadczone, bardzo dobre zawodniczki, z Bulatowicz na czele. Jesteśmy ciekawi, w jakim składzie przystąpią w jakim ta drużyna składzie przystąpi do spotkań z nami. Stąd oczywiście obserwujemy wszystkie ruchy bacznie. Cieszę się, że objęliśmy prowadzenie w naszej grupie i że dwie drużyny awansują dalej. Sądzę, że właśnie obok Czarnogóry tą drugą drużyną będzie reprezentacja Polski. Więcej informacji na dziś nie mamy, aczkolwiek będziemy analizować oczywiście bardzo dokładnie te występy podczas Mistrzostw Świata, po to, żeby mieć jasny przegląd możliwości tego zespołu w tym bardzo silnym składzie. Równocześnie pamiętamy, w jakim składzie grały Czarnogórzanki w meczach eliminacyjnych w nieco innym składzie, stąd musimy się tutaj przygotowywać do obu wariantów. Rozpatrując i myśląc o Czarnogórze, jednak nie można zapominać o zespole Słowacji. No mamy na to czas, bo w marcu gramy najpierw dwa spotkania, a później oczywiście wrócimy do naszych doświadczeń i do analizy. Do maja od tego czasu jest jeszcze sporo czasu, ale no pierwszą i priorytetową sprawą wydają się oczywiście dwa spotkania z Czarnogórą. Dziękuję bardzo.